Naukowy zawrót głowy. Przypomnimy dziś historyczną szarżę ułanów pod Rokitną w stulecie jej rocznicy. To zapomniana bitwa I wojny światowej, która zasługuje na omówienie ze względu na jej historyczne znaczenie, burzliwy przebieg i pamięć, jaką darzono ją w okresie międzywojennym. Gościem programu jest pan dr Jan Skłodowski, badacz kresów. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. 13 czerwca 1915 roku druga Brygada Legionów Polskich przeprowadziła szarżę ułanów na pozycje rosyjskie pod Rokitną w Besarabii. Kim byli ułani tego szwadronu? No mnóstwo pytań mam do pana na temat tej bitwy, ale może spróbujmy najpierw czasowo i geograficznie określić to wydarzenie. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Rok mamy teraz i czas szczególny, bo to jest stulecie I wojny światowej, no i czterolecie podczas tych działań wojennych, kiedy Legiony Polskie wsławiły się bitwami i walkami o niepodległość Polski. Ale również dotarliśmy do tej daty szczegółowej, do 13 czerwca 2015 roku. To będzie za kilka dni, kiedy będziemy obchodzić dokładnie stulecie szarży. Legiony Polskie znalazły się na tym terenie wiosną 2015 roku, kiedy zakończyły swoją kampanię karpacką. Znalazły się nad Prutem i nad Dniestrem, by wyprzeć nacierające oddziały rosyjskie. Legiony Polskie, które były umocowane decyzyjnie i dowódczo z armią austriacką, dostały rozkaz wyparcia Rosjan z tych okolic z tego powodu, że Austro-Węgry chciały mieć jak gdyby już spokój na tym odcinku frontu, ponieważ właśnie wtedy przystąpiły do wojny jako przeciwnik państw centralnych Włochy. I z tego powodu walki wzmocniły się, wzmagały się. Legiony Polskie miały wesprzeć oddziały austriackie i na pograniczu Bukowiny, która była austro-węgierska, i Besarabii, która już należała do Cesarstwa Rosyjskiego, tam rozegrały się te zmagania, których w jakimś sensie kulminacją była Rokitna. Kim byli ułani tego szwadronu, który no przeprowadził szarże? Legioniści nie byli tam liczni. Wszystkich było około 500. No i dwa szwadrony ułanów, które kilka dni wcześniej zostały sformowane w dywizjon ułanów, dywizjon kawalerii Legionów Polskich. Były to dwa szwadrony, drugi i trzeci. Pierwszy dowodzony przez Jerzego Topor-Kisielnickiego, drugi przez Stanisława Rabińskiego. Legioniści, zarówno, jak to się mówi, galileusze pochodzący z Galicji, ale również królewiacy z królestwa, reprezentowali przede wszystkim wykształconą warstwę społeczeństwa polskiego. Z tego powodu, że byli to bardzo często synowie ziemian, właścicieli mniejszych czy większych majątków, bo tradycją ich było właśnie kierowanie swych synów do kawalerii, przedtem do husarii. Byli wykształceni, często absolwenci szkół wyższych, często studenci, bardzo często literaci, poeci, malarze. Także co najmniej 60% tego stanu legionowego to byli z wyższym wykształceniem bardzo światli i jednocześnie patriotycznie nastawieni ułani. Spróbujmy odtworzyć przebieg tej szarży. No była krótka, trwała, nie wiem, 15 minut, tak? Mnóstwo osób poległo, bardzo wiele strat. Jak do tego doszło? Czy to była decyzja przemyślana, czy to był rozkaz, no taki mądry rozkaz? Tu trzeba pokrótce przedstawić sytuację przed szarżą. W zasadzie z poprzedniego dnia 12 czerwca, ale również i sprzed południa 13 czerwca. Legionowe oddziały postanowiły przeciąć rzekę Rokitniankę i wejść do Besarabii, wyprzeć okopane wojska rosyjskie, które miały oczywiście za cel posuwanie się w kierunku terytorium austro-węgierskiego, czyli Bukowiny. Legioniści, ale nie tylko legioniści, bo były tam również grupy wojsk austriackich obok, na lewym i prawym skrzydle, kilka razy próbowali zająć Rokitnę, ale bezskutecznie. Nawet przeprawili się 13 czerwca przed południem na drugi
drugi brzeg rzeki, ale zostali przez Rosjan wyparci. No ale Rosjanie nadal tam pozostawali. Dowództwo austriackie było przeświadczone o tym, że należy podjąć jakieś środki, żeby ta sytuacja została na korzyść Austro-Węgier, wojsk austro-węgierskich przełamana. No, uważano, że Rosjanie nie są tam zbyt silni. Uważano, że być może nawet się wycofają przy niedużym nacisku, przy wzmożonym nacisku, że te okopy, o których wiedziano, nie są ufortyfikowane czy umocnione bardzo, bardzo silnie. I wobec tego, ponieważ kilka szturmów piechoty nie mogło przełamać obrony rosyjskiej, pomyślano, że została jeszcze w odwodzie kawaleria, a w zasadzie i dwa szwadrony, mówiąc dokładnie. I one taką brawurową szarżą, może Rosjan przestraszą, w każdym razie bardzo szybkim atakiem zajmą te pozycje, no bo piechota, jak wiemy, posuwa się dosyć wolno. No i z tego powodu dowództwo austriackie, dowódcą drugiej brygady wtedy był pułkownik Ferdynand Küttner, dowódcą sztabu kapitan Vagas, Węgier z pochodzenia. Oni podjęli w zasadzie nieprzemyślaną decyzję, żeby ułani zaatakowali te okopy. Sytuacja była trudna jeszcze z tego powodu, że znad Prutu i Dniestru, kiedy ułani kierowali się ku krańcom Bukowiny, przechodzili ciężkie marsze, nie byli dostatecznie wyekwipowani, nie byli karmieni przez długi czas odpowiednio, przybyli na ten teren zmęczeni, a na dodatek dowódca dywizjonu, czyli rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz, był dość ciężko chory, miał wysoką gorączkę i w zasadzie z gorączką mniejszą, ale jednak z gorączką 13 czerwca musiał tę szarżę poprowadzić. On oczywiście zżymał się na tę decyzję, no ale on był rotmistrzem, czyli to odpowiada stopniowi kapitana. Decydowali wyżsi rangą wojskowy, nie może odmówić wykonania rozkazu, może sugerować. Chociaż polscy dowódcy, między innymi pułkownik Zieliński, który dowodził częścią oddziałów legionowej piechoty, był również przeciwny i Austriakom odradzał wykonanie w ten sposób ataku na okopy rosyjskie. No ale Austriacy uważali, że skoro dwa szturmy piechoty nie dały rady, no to jest jedyny taki sposób i chociaż on wydawał się dość karkołomny, bo przecież atak ułanów na uzbrojone okopy jest bardzo ryzykowny, a na dodatek wojska legionowe były mniej liczne od obrońców. To jest sprzeczne z zasadami podstawowymi sztuki wojskowej. Nacierający muszą być liczniejsi, prawda, od tych, którzy się bronią. A tu było akurat odwrotnie. Z tego powodu ta szarża nie udała się. Za chwilkę pewnie będę miał okazję powiedzieć dokładnie, jak ona przebiegała w detalach. To może spróbujmy odtworzyć ten pierwszy atak, bo udało się pokonać pierwszy okop właściwie szybko i bez problemu, bo on był pusty, tak? I dopiero w drugim, no już niestety Rosjanie zaczęli strzelać. Do linii obrony rosyjskiej legioniści musieli się zbliżyć. Oni nie byli tuż przy tej linii okopów. Oni znajdowali się co najmniej 4 kilometry od granicy z Rosją, od granicy z Besarabią, pomiędzy miejscowością Rarańczą a Rokitną. Tam jest odległość 6 kilometrów i oni w 1/3 odległości od Rarańczy, czyli 4 kilometry, mieli jeszcze do przebycia w kierunku Rokitny. Tam była kwatera dywizjonu legionowego. Oni musieli te 4 kilometry polami przebyć. No oczywiście dla dobrego dywizjonu, dla dobrych dwóch szwadronów to nie jest wielki problem. No ale konie już się zmęczyły na pewno. Przesadzenie skokiem rzeczki Rokitnianki również było trudne, bo ona była wtedy wąska, o wysokich prawie dwumetrowych brzegach. I dopiero wtedy, kiedy przesadziły te szwadrony, czyli z ponad stu kilkudziesięciu jeźdźców, znalazło się na brzegu besarabskim, tam dopiero mogli rozwinąć tyralierę, żeby zaatakować okopy. Jeden szwadron, trzeci, został w odwodzie. Zresztą wysłał część na zwiady do bliskiego lasku, by
sprawdzić, czy Rosjanie nie będą kontratakować jeszcze z flanki, z boku, prawda, czy nie będzie wsparcia. No, ale jeden szwadron dostał rozkaz ataku, przystąpienia do rozpoczęcia szarży, a stok, na którym ta szarża była rozwinięta w tyralierę, był również niekorzystny z tego powodu, że prowadził lekko pod górę. Oczywiście konie traciły impet. To nie była góra w rozumieniu gór górskich, ale to było łagodnie wznoszące się zbocze i oczywiście konie pędzące cwałem tracą impet na odległości co najmniej, tak jak można stwierdzić na tym polu, około kilometra, dwóch, bo taka była odległość do ostatnich okopów. Pierwszy okop był pusty, więc nie sprawiał trudności. Należało go tylko przesadzić. Konie w cwale wyćwiczone robią to sprawnie. Ale drugi był już uzbrojony w karabiny maszynowe. Ale również i trzeci okop, który był niedaleko, który widział zbliżających się kawalerzystów, ułanów, no to ogień karabinów maszynowych, zwłaszcza z flanki lewej i prawej, tworzył ogień krzyżowy na terenie, na polu szarży i już wtedy były pierwsze ofiary. Więc nawet kiedy przesadzili drugi okop, no to strzały jeszcze z tyłu otrzymywali od broniących się żołnierzy, którzy pozostali, którzy nie zostali wzięci przecież do niewoli, bo to trwało za szybko. Straty były ogromne. Straty były ogromne, dlatego że na 63 ułanów 15 zginęło. No i z dowódcami przede wszystkim, bo rotmistrz Zbigniew Dulin-Wąsowicz, jego zastępcy, podporucznik Jerzy Roman Kisielnicki. Wielu też zostało rannych. Wielu zostało rannych. Znaczy wróciło sześciu. Wróciło tak sześciu na koniach nietkniętych. Później dopiero z pobojowiska ich pozbierali. Można powiedzieć, że cudem uratował się brat rotmistrza Zbigniewa Dulin-Wąsowicza, Bolesław Dulin-Wąsowicz, który był wachmistrzem, który prowadził pluton, ale w pierwszym okopie, kiedy konie przesadzały skokiem ten okop, jego klacz wpadła do okopu i jego przygniotła. Kiedy on się spod niej wydostał, klacz popędziła dalej już bez jeźdźca i dzięki temu on się uratował, bo został po prostu w pierwszym okopie lekko tylko kontuzjowany upadkiem i przygnieceniem przez konia, mimo wszystko ciężkiego. Bardzo szybko stworzono legendę tej szarży. Nazwano ją siostrą Somosierry. Legenda bardzo szybko została utworzona, ale i sama powstawała. Było to nawiązanie do Somosierry z 1808 roku, kiedy podobna szarża stu kilkudziesięciu łanów trwała może nieco krócej, bo ta pomiędzy 13 a 15 minut, rokitniańska, tamta 8. Pod Rokitną zginęło 15, tam poległo 18. Ale co najważniejsze, a w zasadzie ciekawostka, pod Somosierą w szarży Kozietulskiego brał udział prapradziadek Mikołaj Wąsowicz, prapradziadek rotmistrza. On był ranny, a jego praprawnuk zginął. Ta szarża stała się legendą, stała się symbolem nieugiętości polskiego żołnierza. Powstawały pomniki, pieśni, literatura. Tak, Wojciech literatura, Kossak namalował obrazy. Nie jeden zresztą artysta. Wydawano krzyże rokitniańskie, plakiety ozdobne, upamiętniające. No i przede wszystkim pomniki. Pierwszy pomnik stanął, a w zasadzie najprostszy, krzyż dwa dni po szarży na cmentarzu w Rarańczy. Później, już po zakończeniu działań wojennych, kiedy Bukowina, ta część Bukowiny w zasadzie cała należała do Rumunii, ekshumowano Rokitniańczyków, przewieziono na cmentarz rakowicki szczątki do Krakowa i tam w lutym 1923 roku zostali pochowani podczas wielkiej uroczystości wojskowej. A w Rarańczy stanął w 1932 roku pomnik, obelisk kilkumetrowej wysokości, który upamiętnił poległych legionistów i dzielnego rotmistrza, również z napisem w języku rumuńskim, który czci bohaterów polskich. Tak jak powiedziałem, była to Rumunia, z tego powodu rumuńska inskrypcja na pomniku w Rarańczy. Pan odwiedził to miejsce. Jak ono w tej chwili wygląda? Byłem tam dwa razy.
I w zasadzie mogę powiedzieć, że przeszedłem cały ten szlak szarży, bo byłem ciekaw ukształtowania terenu. No, w ogólnych zarysach oczywiście widać, jak to wygląda. To jest równina opadająca ku rzeczce Rokitniance od strony Bukowiny, dalej na wale wzgórz rozpostarta na długości około 2 kilometrów wieś Rokitna. Pole szarży niezabudowane do tej pory. Mieszkańcy wspominają o wiatrakach, które wtedy tam stały i które były punktami obserwacyjnymi dla wojsk legionowych. I wspominają również, że w ogrodach mieli jeszcze do niedawna zarysy okopów, czyli te ogrody wchodzą jak gdyby na miejsce, na pole dawnej szarży. Wielkie wrażenie pozostaje po odwiedzeniu tych historycznych miejsc i dotknięciu ziemi, gdzie się epokowe zdarzenia odbywały. Jak obchodzimy stulecie? Stulecie obchodzimy w wielu miejscach. Warszawa jest miejscem odległym od pola szarży rokitniańskiej, ale w Domu Spotkań z Historią za 2 dni, 12 czerwca bieżącego roku, więc pojutrze o godzinie 18 w piątek jest spotkanie historyczne poświęcone szarży rotmistrzowi Wąsowiczowi, ilustrowane materiałem historycznym i zdjęciami, które wykonałem w terenie w Rokitnie. Wobec tego, korzystając z okazji, serdecznie słuchaczy zapraszam do Domu Spotkań z Historią pojutrze w piątek 12 czerwca o godzinie 18. Ale jeszcze jest drugie upamiętnienie, o którym można powiedzieć. Starania Obywatelskiego Komitetu z Południa Polski, który postanowił wznieść pomnik poświęcony Rokitnieńczykom dokładnie w miejscu śmierci rotmistrza Wąsowicza, a więc na terenie Rokitny. Budowa tego pomnika, jak wiem, rozpoczyna się w tym tygodniu. On nie stanie na setną rocznicę, na 13, ale tydzień później, jak wiem, mają się tam odbyć uroczystości przy nowym pomniku na polu szarży pod Rokitną. Wspomnijmy jeszcze, że nazwa Rokitna znajduje się na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Także w pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino też wspomina się tę nazwę. Nasze spotkanie dobiega już końca. Gościem programu był pan dr Jan Skłodowski, badacz kresów. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Rozmawiała Katarzyna Jankowska.